zdarzeń. Szanowni Państwo, nie miejmy żadnych złudzeń. Jest dobrze. A dlaczego jest dobrze? Ktoś mógłby zapytać. No bo na przykład uważa, że jest źle. Proszę Państwa, po pierwsze, Unia Europejska, ona być może ma jakieś tam i zalety. Natomiast ja to Państwu teraz zademonstruję bardzo prosty przykład. Unia Europejska, Polska. To jest klocek i to jest klocek. Ale szanowni państwo, to może jakoś tam się trzyma pozornie, ale wystarczy zrobić tak i widać, że to już jest w ogóle niekompatybilne, że to jakby w ogóle nie pasuje. To są dwa zupełnie różne klocki. To są inne zaczepy, czy też dzióbki takie, czy co tam klocek ma. Oczywiście, to można by jakoś skleić, czy też zespawać. No ale proszę państwa, bądźmy poważni. Nie będziemy przecież spawać klocka. To byłby jakiś, ja nie wiem, absurd. Szanowni Państwo, nie przypadkiem wiele narodów w ogóle jest poza Unią Europejską. Są jakby z boku, nie integrują się, nie lubią, w ogóle nie wchodzą w interakcje. Na przykład Papuasi. Proszę Państwa, a jakie tam u Papuasów rosną banany? Takie banany. Proszę Państwa. Polska zasługuje na wielki plan i my mamy ten plan. Co więcej, nie boimy się go zrealizować. Polska oddali się na wschód, ktoś mógłby powiedzieć, mieć taki, no powiedzmy, zarzut. I tu dochodzimy do kluczowego elementu naszego planu. Szanowni Państwo, oczywiście Polska oddali się na wschód, konkretnie na południowy wschód. Chodzi o to, aby Polskę dać gdzieś tu, to szef MSZ-u już badał tę sprawę, tam były wysyłane ekspedycje i okazuje się, że tu jest bardzo dużo miejsca i my się tu bez problemu zmieścimy. A po co tam lecieć? Ktoś mógłby zapytać. Nie lepiej to w Europie posiedzieć? Szanowni Państwo, operacja ta, której nadaliśmy roboczy kryptonim kukułcze jajo, w krótkim czasie doprowadzi do podwojenia efektywności naszego rolnictwa, ponieważ w Polsce rocznie zamiast jednego cyklu wzrostu roślin zbożowych, buraków, ziemniaków oraz cebuli będą dwa cykle, a być może nawet i trzy. To już, jak to się mówi, na dwoje babka wróżyła. Ponadto operacja ta w znaczący sposób przyczyni się do wzrostu eksportu mięsa z kangura. To mniej więcej o jakieś 100%. Kolejna sprawa, puszcza. To oczywiście wytniemy i zbudujemy palę, ponieważ tam jest dość głęboko, to trzeba będzie jednak na palach. W miejscu puszczy wybudujemy, to również z drewna, centralny port lotniczy. To będzie główny punkt przesiadkowy, tak zwany hub, między Australią a Papuą i Nową Gwineą. Oczywiście naiwnością byłoby sądzić, że ten ambitny plan uda nam się zrealizować w rok. A tymczasem, jak ktoś mógłby powiedzieć, trzeba będzie tę żabę, artykuł 7, zjeść. Zabiorą nam euro, zabiorą nam euro, tak mówią. Szanowni Państwo, po pierwsze, no przecież to euro to jest robaczywe, a po drugie, co to jest artykuł 7? No przecież to jest kapiszon. A co to jest kapiszon? Ja to Państwu teraz zademonstruję. To jest taka, można powiedzieć, dziecinna zabawka. Dużo huku, dużo smrodu i tyle. Szanowni Państwo, trochę pośmierdzi i co to komu przeszkadza? nie będzie Niemiec pouczać nas, jak my mamy spożywać sztućcami barszcz. Po pierwsze, to Niemiec powinien nam oddać swoje sztućce, co je nam zabrał, bo to są nasze sztućce. A po drugie, to jest nasz barszcz. I szanowni państwo, nawet jeżeli my podczas jedzenia wkładamy rękawy do tego barszczu, czy nawet łokcie, bo to jest różnie, to przypominam, że to są nasze rękawy i nasze łokcie. Nic Niemcowi do tego. O, tak możemy robić. Kolejna sprawa. Opozycja. Jaka opozycja? Ktoś mógłby zapytać. Ale szanowni państwo, ona przecież jest i ona ma być. To nie będzie tak, że opozycji nie będzie. My chcemy zrobić tak, żeby ona była. Problem w tym, że ta opozycja nas nie kocha. Ale proszę państwa, my ich będziemy tak długo kochać, tak bardzo, że oni nas w końcu pokochają. Do siego roku, szanowni państwo, do siego.